Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy Hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jednostka mieszkalna najczęściej składa się z przedpokoju, pokoju hotelowego, węzła higieniczno-sanitarnego. Wszystkie te pomieszczenia powinny być tak wyposażone, aby zapewniały jak najlepszy wypoczynek dzienny i nocny, umożliwiały wykonanie pracy, stwarzały możliwość wygodnego posługiwania się rzeczami osobistymi. Pokój hotelowy stanowi zasadniczy element jednostki mieszkalnej. Jego kształt może być różnorodny, zależnie od rozwiązań architektonicznych budynku hotelowego. W typowym pokoju hotelowym muszą być wydzielone strefy funkcjonalne oraz zapewnione odpowiednie szerokości wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Powierzchnia zajmowana przez meble nie powinna przekraczać 40 do 50%. Niezbędne wyposażenie jednostki mieszkalnej jest określone w przepisach kategoryzacyjnych. Rozmieszczenie mebli i wszystkich elementów wyposażenia powinno umożliwić dokładne jego posprzątanie. Do najważniejszych elementów wyposażenia meblowego jednostki mieszkalnej, zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi, należą: Łóżko jednoosobowe o wymiarach minimalnych 90 na 200 cm. Łóżko dwuosobowe o wymiarach minimalnych 140 na 200 cm. Nocny stolik lub półka przy każdym łóżku. Szafa lub wnęka garderobiana, minimum 3 wieszaki na osobę. Biurko lub stół. Bagażnik obligatoryjnie w hotelach kategorii 5-gwiazdkowych, 4 3-gwiazdkowych i 2-gwiazdkowych. Krzesła jedno na osobę, lecz nie mniej niż dwa na pokój, lub inne meble do siedzenia. Fotele wypoczynkowe lub kanapa. Lustro. Wieszak ścienny na wierzchnią odzież. W hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych meble muszą stanowić jednolity komplet. W obiektach jedno i 2 dopuszcza się zastosowanie mebli wielofunkcyjnych. Łóżko jest podstawowym elementem wyposażenia jednostki mieszkalnej w każdym obiekcie noclegowym. Jego kolorystyka i usytuowanie w połączeniu z innymi meblami powinno stanowić funkcjonalno-estetyczną całość. Popularny wymiar łóżka pojedynczego to 90x200 cm, łóżka dwuosobowego 140x200 cm. Ważnym elementem wyposażenia jednostki mieszkalnej jest również prawidłowe oświetlenie oraz wyposażenie w nocne stoliki. Do uzupełniającego wyposażenia jednostki mieszkalnej należą Dywan, dywanik lub wykładzina dywanowa, żaluzje, firany lub rolety przepuszczające światło, zasłony, rolety lub żaluzje zaciemniające, telefon, instalacje do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, popielniczki w wyznaczonych pokojach, zestaw do czyszczenia odzieży, obuwia z igielnikiem, torba na bieliznę zleconą do prania, kosze na śmieci, sejf, bar lub lodówka. Materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa gości oraz usług hotelu, hotelowe materiały piśmienne oraz woda butelkowana i szklanki lub inne naczynia do picia w ilości odpowiadającej liczbie osób w pokoju. Podstawowe wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych stanowią: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa, umywalka z blatem lub półką z bocznym lub górnym oświetleniem. WC. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.